Jak ustrzec się niegościnności i jak nauczyć się gościnności? Dwie historie biblijne. Pierwsza historia to historia niegościnnych Egipcjan. Oto jednej nocy wyprosili Izraelitów ze swojej ziemi, także Izraelici nie mogli nawet upiec porządnie chleba. Musieli wziąć chleb niekwaszony. I druga historia, historia Abrahama, który w największym skwarze dnia przyjął gości. Najpierw zaprosił ich, żeby schronili się przed słońcem, a potem przygotował dla nich chleb z najwyborniejszej mąki i kazał zabić najbardziej utuczone ciele. Oczywiście Abraham otrzymał obietnicę, że za rok urodzi mu się syn. Syn obietnicy, syn, który będzie radością jego serca. Gościnność jest taką naturalną cechą ludzi wierzących, głęboko wierzących w opatrzność Pana Boga.